Chciałem wszystkim uczniom z okazji powrotu do szkoły coś powiedzieć. Kiedy będziecie cierpieć, ja będę chilował SS. Dzięki Saster. Szkółka no, szkółka. Czekaj, dzisiaj było rozpoczęcie roku szkolnego. No, to są czasy. Rozpoczęcie roku szkolnego. Coś pięknego, pięknie. Chłopie. Powiem ci tak. Jak zaczynasz to na liceum czy technikum, musisz mieć kolegów. Inaczej nie zdasz! Nie zdasz! Słyszysz mnie? Parfietik. I to nie chodzi tylko, że jesteś Polakiem i musisz kombinować mieć włosce plecy, bo w tym kraju trzeba mieć włosce plecy, albo kombinować, albo cokolwiek, żeby cokolwiek zrobić. Ale posłuchaj, nie o to mi chodzi tym razem. Żebyś miał motywację do chodzenia do klasy. Dzięki, Dylan, za 8 lat. Rozpoczęcie mnie trwało 19 minut, to speedrun jakiś był, witam. Ale może wolę solo RPG od MMO? No to wtedy... Jak to się... domowe nauczanie jakieś, nie? Jutro mam od 8 do 13 lekcje? O ja pierdzielę. I co? Cztery WF? -y? Dwie religie? Ty religia? Ile religii było w tygodniu? Cztery? Szkółka. W sumie? Kiedyś to też inaczej ten czas leciał, powiem ci tak... Wiem, że już jestem stary i zaraz napiszesz dupę Zamknij mordę próchnie! Ale mówię ci, kiedyś to było inaczej, w sensie było tak samo, było jeden do jednego, tylko poczucie czasu było inne, był relatywnie wolniejszy czas, wakacje wydawały się dość długie, rok szkolny jak się zaczął to był luj, teraz to non stop czas zapieprza, teraz jest yy, wiesz, jakiś speedrun życia, Jak się zaraz do trumny kładę i luj, co za pudło, no podręczniki w tym mam, tutaj w tym. Bo ja też do szkółki się zapisałem, uznałem, że wiesz, że trzeba w końcu trzecią klasę podstawową mieć jednak w kartotece odhaczoną. Jednak fajnie byłoby wrócić do szkółki, chociaż tyle, że w piątek wypłata może złagodzi ból. <śled> Nie no jak ja myślę o tym. Ogólnie jak sobie przypominam te czasy, że siedziałeś w ławce i tak naprawdę no cały dzień zmarnowany na niczym. serio, gdyby koledzy, gdyby nie koledzy, to ja bym nie zdał nawet jednej klasy. Bo bym nie miał po co chodzić do szkoły. Serio ci mówię. Ja chodziłem tylko, żeby się ze znajomymi widzieć. Teraz, jak sobie przypominam, te siedzenie po codziennie w ławce i słuchanie tych głupot, to przecież mi psychasz siada. Przecież ja bym nie wyrobił, jakby mi teraz tak kazali robić. Oczywiście też nie mówię, że wiesz, warto znać, ale <ścoughs> ja pierdziele, przecież ty chore. Dobre to były czasy, bo takie trochę bezstresowe, a dobra, poczekaj, kolegów dla Beki było super, że jego, jak z trzech kolegów dwóch było chorych, no ja pierdziele pamiętam. Jak mój kolega, bo ja w liceum miałem w sumie, bo ja zmieniałem szkołę, i tam z jednym kolegą byłem w klasie, nie? To reszta dla mnie w klasie były NPC-ty, serio Ci mówię, NPC-ty. Jak on był chory, ja pierdziele, Najgorszy tydzień! Najgorszy tydzień! Z NPC-ami, ja pierdzielę! Przecież to było tragiczne i żaden Quest nie ma. Same totalnie poboczne postacie z San Andreas, ich na ulicy bijesz? Back to school. Jak zobaczyć tego więcej, bo to mało tego. Dwa tygodnie temu, co chciałabym wiedzieć przed rozpoczęciem liceum? O! Dobra, ona. Da oglądam to, też będę rady dawał. Też będę. Starczy rady! Starzec radzi, nowy program, nowy program. Starzec radzi. Dobra, oglądamy. Dobra, ile ona ma lat na start? Liceum to jest ile? Ja mam 70 wzrostu, chłopów jest w klasie, a dziewięćdziesiąt, 90, metr 95? O ja pierdol. To ty jesteś on Legolas. Ale dobrze, bo będziecie przyjaciółmi. Masz przyjaciela, masz mój um. O co chodzi? Możesz czuć się zagubiony i to jest ok, to jest totalnie ok. Prawdopodobnie na samym początku nie będziesz słyszał od swoich nowych znajomych w klasie, że oni na przykład czują się nie nieswojo. Dobra, o czym ona gada, sam bo sam nie rzecz. słuchamy Trzeba trochę czasu poświęcić i powiedzieć w jakimś miejscu, żeby się do niego przyzwyczaić. No I to jest totalnie normalne, więc nie myślcie, I że jesteście tym sami, bo na pewno nie jesteście. A propos tego, na samym początku ludzie się poznają, tak? Będziecie poznawać swoich znajomych w klasie i tak dalej. I po... No, każdy chyba to wiedział przed pójściem. No ja. Pięk, dobra, ładnie. Okej, okej. Jeżeli szybciej wyjdziecie okay. z mentalnej podstawówki, to lepiej dla Was. I o co chodzi? A, bo teraz gimnazjum nie, orientuje. To bardzo często się przejawia właśnie u osób, które idą do liceum. Mentalna do dobrych, podstawówka. Czyli czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Jesteś, jesteś, jesteś. Słyszysz mnie? Tu jest podstawówka. W wakacje króciutko i tu jest liceum, tak? W sensie ty jesteś tą samym osobą, tylko mi ma wakacje minęły. Minęły dwa miesiące i ty masz się zmienić nagle w jakiegoś poważnego w dupę biznesmena? Bo minęły dwa miesiące i ty mentalna... Co to w dupę jest mentalna podstawówka? Ty jesteś tym samym człowiekiem nadal. Co oni pieprzą? Minęły dwa miesiące! Co za różnica! Jeden potrzebuje dwa lata, żeby dojrzeć, a inny dwieście, tak jak ja. Już się zdenerwowały. Ale tak, taka jest prawda. Słuchajcie, yy, wy. Jakby. Licealne życie nie ma polegać na tym, że wy dosłownie poświęcacie w ciągu dnia 14 godzin na to, żeby po pierwsze w szkole, a po drugie się uczyć i spać i tyle. Nawet nie wiem, czy zdążycie zjeść w tym czasie. Yy, Co to, za różnica? Tak, rób nie, jak chcesz. Wy, prawda. Ja byłem w dość gównianym liceum. Pamiętam, robiliśmy na matematyce, a to była rozszerzona, rzeczy w trzeciej klasie, co jeszcze były z końcówki drugiej. I się dowiedziałem, że w tam najlepszym liceum w mieście, to już w trzeciej klasie tylko powtarzali materiał do matury. A my nawet nie zdążyliśmy go obrobić, bo chłop obrabiał pałę zamiast matematykę pokazywać na lekcji. Co to jest? Właśnie tym się chyba różni lepszy liceum od gorszego. Nie wiem, tak szczerze, ja byłem w gorszym, więc nie wiem, jak jest lepszy, ale Ale może dlatego był taki luz. Bo w dupę każdy miał tu w dupie. Było przyzwoicie, to znaczy nie było jedynki i tyle, żeby, naprawdę. I to jest ta mentalna podstawówka, z której jak najszybciej trzeba wyjść, żeby, żeby sobie poradzić z tym liceum. Mówić Co? Trafuje, tylko... Mentalna podstawówka to znaczy, że chcesz iść dobrej oceny? Myślałem, że. Że zupełnie o co innego jej chodziło. Co to? W dupę jest. Dobra, te rady są dość gówniane. Mentalna podstawówka równa się... Chcesz mieć dobre oceny i musisz z tego wyrosnąć. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Ale ja ci dam lepszą radę. Jak ci zależy na tym, żebyś mieć dobre oceny, to samej. A jak nie, to miej wypierwszony na to i na trójkach leć. Też będzie dobrze. To zależy od tego, co ty chcesz. Wysłuchaj się guru z internetu, tylko rób, co uważasz. Bo potem się obudzisz. Ty, back to school rady. Co musisz wiedzieć przed liceum? Rady od osoby, która przeżyła pierwszą klasę. Przeżyła obóz w AU. Obejrzmy to. Czemu nie ma jak zacząć porady, jak zacząć naukę w technikum? Bo w techniku się nikt nie uczy po prostu no. W technikum tylko palą szlugi i... I stokarek wycinają szachy i warcaby. To co ty pieprzysz? I wiem jak to. Ty, a był ktoś z was w zawodówce? Bo to chyba najrzadsze ogólnie jest. I w sumie ciekawe, czy to oddaje. I pierwszym radą jest to, żebyście poświęcali czas na swoje zainteresowania i żebyście dalej o nich pamiętali i je rozwijali. Liceum, a jak wiadomo, jest... Moje zainteresowania w liceum to granie w Lola i tyle. <grym> to co, mam, tylko grać? Ogólnie zmienczona... pierwsza klasa liceum to totalne SG było, bo tam chyba jeszcze rozszerzeń nie ma, chyba dopiero od drugiej jest tak u mnie było. I tam było dużo gówno przedmiotów, typu jakaś tam wiedza o kulturze, tam WOK. Ja miałem coś takiego, nie wiem czy wy to macie, takie gówno, że tak naprawdę to no, jest dużo lekcji, które nic nie wnoszą, takie zapchaj dziury. Że tylko chodzisz sobie i tego. Nie wiem, czy też są teraz takie przedmioty, ale ja miałem pierwsza liceum, to żadnego przeskoków w stosunku do gimnazjum nie było. W drugiej już było gorzej, ale też w sumie jakoś poszło. W szkole grupa grzybki, najgorszy rok. Ile tego było? To uważam, że. No Wos też miałem, ale mówię poza Wosem. Wiedza o kulturze czy coś takiego. Nie pamiętam nazwy tego przedmiotu. Hit? Co to jest hit? Historia i taktyka. Ludzie się włóczą w ogóle, nigdy się w szkole nie uczyłem. To, jaki Smith jest tak samo jak prace domowe. <gry> nie no, zależy, jak trafisz do nauczyciela, co serio pisga o te prace, to była lipa. To trzeba było robić na przerwie przed lekcją. <gry> Historia i teraźniejszość? Co to znaczy to teraźniejszość w tej nazwie? Co to w dupa jest? I czego się uczysz na teraźniejszości? Opisie uczą? Półczesne informacje? Czyli jakie na przykład? Tam, kiedy powstała Unia Europejska, przecież to było na WOSie zawsze. To teraz WOSu już nie ma? <noise> Córeczko, pamiętaj zawsze będziesz na mnie liczyć, zwłaszcza na matematyce. <noise> I na HITcie. HITcie. Na czym w dupa? Szkoła Sióstr Nazaretanek? Co to w dupę jest za szkoła? A co do ocen i tak nie dalej, ma. to właśnie tak jak mówiłam... Najważniejsza to, jest to, ocena od religii. ...by nie mieć Witam e, Oskar. problemów, jakby wiecie. Żeby nie sprawiały mi one problemów na Ja teraz jestem pierwszym technikiem na technik spedytor? Nie wiem co to jest, co to znaczy? Coś Dospermiony tak? zawód. Co? No to... Jestem na technik renowacji elementów architektury. Czyli będziesz wycierał tablicę w McDonaldzie? W sensie żartuję, oczywiście. Będzie to dawał siarki do panierki z KFC w dupę, co? Zara tak, zaraz się ja zobaczyć. Mogę po prostu na przedmioty, które rozszerzam, bo uważam, że one są najistotniejsze i z nimi wiąże jakąś tak. Ja to na napałę wybrałem rozszerzenia losowo tak naprawdę. W ogóle mnie nie interesowały te rzeczy. Nie wiem. Ona widać ma lepiej układane w głowie niż ja w tamtym czasie albo, albo, co bardziej prawdopodobne, rodzice jej po prostu każą się uczyć tych rzeczy i dla niej dlatego są ważniejsze. Pas powaga w nauce. Ty, ale back to school rady i nikt rad nie daje. Gdzie są w dupę rady? Żadnego back to school nie nagrali w tym roku ludzie. Zobacz, tylko jakieś, że piórnik sobie ktoś w dupę kupił. Co mnie to w dupę interesuje, że piórnik kupiłeś? Co kupić do liceum, ty? MacBook. W dupę co? Przez rok nie bym, no, przez całe liceum bym na to nie zebrał. ona, ty może bo, se maka wypieprze za 10k. Bo mam starego, co ma firmę budowlaną i milion, to w miesiąc robi. No nie wytrzymam. No naprawdę, czy warto MacBooka kupić? Ja pierdzielę. Oglądamy to. Pięćdziesiątka Po prostu, wiecie, na dwa ramiona wszystko śmiga, nie? Yy, tak. Co kupić do liceum? Plecak. Wiedziałeś, że warto mieć plecak, jak chodzić do szkoły? Plecak na pierwszym miejscu. Ja osobiście, jeśli miałabym wam jakiś plecak polecić, to ja miałam trzy plecaki z Wansa i prawie. Dziesięć rzeczy, które chciałabym wiedzieć przed liceum. O. Wstał. Chociaż łapieska pieska nie, fajnego ona. Ma ulgę. Nie. Chodzę dalej do liceum. Została mi jedna klasa, także myślę, że. Nie wiedziałem, że kebab z plecaka to nie jedzenie, i bardzo chciałem. Jak byłem w czwartej klasie, ósmoklasiści mi zrobili i się popłakałem. Czemu? nie dali? Po, po roku. Może mi się coś zmieni. Jak mi się zmieni, to nagram w przyszłym roku coś podobnego. Jak już de facto. już ja jak że jak. Wszystko pisałeś, to mama ci wyrwa kartki. Yy, nie pamiętam. ba nie, raczej sam sobie wszystko tego. Nie miałem takiego rygoru. Tak jakby. Ja miałem raczej chill. Ale to dlatego, że nigdy nie miałem problemów ze szkołą. Jakbym mimo, że miał, to może wtedy by był jakiś rygor. Ja uważam i. Ja jestem w techniku informatycznym, bo lubię grać w lola. Dobry wybór. No ja, po, ja poszedłem na informatykę na studia, bo lubiłem grać w Lola. To jest dopiero w dupę. Autyzm. No git. Ale ich nie zdałem, a dalej gram w Lola. Czyli pasja przetrwała. To ile ono ma lat? Mam. I jeszcze przypomniało mi się, zapraszam Was <coughs> bardzo serdecznie do opisu, gdzie znajdują się wszystkie moje social media, na których jestem jeszcze bardziej aktywna. Tak Usta napompowane, punktem. a ona nie była tak pomalowana, bo to wygląda... Jakby tak sobie pomalowała, żeby wydawały się większe. Ja wiem, ja się znam na takich rzeczach. Ja jestem makijażystą. Wiesz o co chodzi, to mój zawód. W zawodówce byłem. Kówek. Kolejny punkt to jest coś, co ja robiłam nawet do drugiej klasy liceum. Dopiero zobaczyłem, jakie ono ma. Lotnisko zamiast czoła? Co ty pieprzysz? Trzecie już tak mniej, i w tym roku tym bardziej, ale już wam mówię o co chodzi. Nie kupować za dużo przyborów, takich typowo co się kupowało. Do... A że, czy co? Redek, o, taki o taki na chociaż gatarel że to, to, to już res rzecz. rzeczy. Już nie chodzi o to, że była plastyka. No ale jednak tam się przydawały typu klej Plastyka i była wszystko... w liceum. Ehm, Pierwsze? W liceum, przynajmniej ja to zauważyłam, z mojej perspektywy. Nie używa się aż tyle tych przyborów. do pierwszej klasy liceum, dalej leżą moje. No ta, klasy, już leżę te rzeczy. Używane. Dużo osób Wam o tym pewnie mówi, ale już wyjaśnię dlaczego. Czyli słuchanie na lekcjach i to też można połączyć z systematycznością. Ja zauważyłam. Wilne? Dobra, ona ma rację. To jest prawda. Wystarczy, że chodzisz do szkoły, dlatego ci mówię. Rada numer jeden, musisz mieć kolegów w szkole. Musisz mieć kolegów i nie po to, żeby cię bronili jak cię ktoś będzie bił. Bo tu musisz sam dać radę, musisz być cygmą, rozumiesz? Ale musisz mieć kolegów, żeby mieć motywację do w ogóle wstania do szkoły, jak nie wiesz, po co iść. Bo ty nie ma. Jak ty idziesz do szkoły, posłuchaj! Jak ty idziesz do szkoły uczyć się, to ty jesteś nienormalny! Ty jesteś nienormalny, słyszysz, psycholu? Jesteś nienormalny. Musisz mieć prawdziwą motywację, żeby iść do szkoły. Czyli koledzy, siedzisz z kolegami, czas leci szybko. Jak ty idziesz, słuchasz do lekcji, notujesz wszystko, co ty jesteś przypieprzony, zastanów się. Szybko ci psycha siądzi, słomiany zapał się zapali. Zobaczysz. Musisz chodzić do szkoły z innego powodu, bo inaczej nie zdasz. Ja mam okres. Akurat... Ja wiem, nauczyciel od historii podstawcy, co odpalał laptop, grał w pasje dawał nam temat i ze sami robiliśmy. A no, chociaż wiedział, że za takie... Pi... Po, po prostu wiedział, że za takie pieniądze nie będzie robił i loj. Czeka na podwyżki. To może się też wiązać ze U nas w szkole jest taki nauczyciel od historii, to co od lat robi te same sprawdziany, przez co już wiele osób ma gotowe arkusze. no... I właśnie dlatego po co nauczyciele gadałem, że później będzie y, trudniej. W liceum już masz sprawdziany, gotowe, a na studiach ty już nawet nie idziesz, bo ty już wysyłasz tylko... Bo ty wiesz co tam będzie? 25 lat siedzi ten gnom pieprzony na tych studiach, ten dziekan, jakiś frajer, jeden z drugim, cieć pieprzony. Daje to samo ci ciągle. Przecież co to jest ty? On zapomniał. On pomyliła mu się, produkcja taśmowa ze studiami? Chłop jakby na taśmie, pyk! Pyk! Jakby odbijał w fabryce, tylko że dyplomy odbija, bo debilowi się pomyliło. No serio ci mówię, te studia to jest coś się tak. Wiadomo, to... Poza tym, oni na studiach też dają ściągać, bo mają w dupie, oni wszystko mają w dupie na tych studiach, a oni a więcej zarabiają od nauczycieli, powinni bardziej się postarać. Jak to wygląda? Na... Ja wiem gościa od matby, co pisał działanie na tablicy. Otwierał laptopa, czytał co się dzieje na Ukrainie w wojnie. News. Czekaj, co w dupa? Co ty miałeś za za lekcję? Bo nie ogarniam. Wiadomo, ułatwi mi to. E... Wszędzie miałem w dupę mnie rok temu głupi kolega siedział zawsze ze mną z przodu i obrażał nauczycielkę i się zrobiło przykro powiedziała: Aha, czyli uważasz, że jestem chora i muszę się leczyć. Pod koniec lekcji przeprosił ją i znowu ona była zadowolona, jakby wygrała na loterii. E, chemia to nie jest moja mocna strona, także na pewno nie zdaję ją na maturze. Chemi też jest. Ciężej ja byłem na profilu biologii chemicznym losowo go wybrałem i wiecie, najlepsze było to, w trzeciej klasie babie mówię od biologii, że pierwsze tę maturę. najlepszy dzień to był w szkole. Ona mówi tak, no to idź do tyłu, już nie musisz nic robić do końca roku. <laughs> Piękne to było. Wiesz, jaki, taki odwilż przyszedł. A na chemię się też się uczyłem. Ale ją pisałem. No ale ciężko, ja to pamiętam, je ja tak wypieprzone. Pojedę z kolegą, robiliśmy w ogóle, żeby sobie ocenę podciągnąć. Ja wiem, na trójkę albo dwójkę z biologii, bo było tak źle. I nam kazało prezentację zrobić. Nie wiedziałem, co ja robię. Choć tydzień do niego łaziłem, to przeglądaliśmy. To było dawno temu, jakieś memy w necie i chodziliśmy na... Po prostu się szlajaliśmy pod wodę zamiast to robić. Ostatniego dnia na pałę przekleiliśmy coś z neta. Pierwszy raz czytałem, co wkleiłem... W sali, jak to prezentowałem, chłopie, wiesz, jak ja dukałem, ja pierdziel To jakieś dziwne słowa, tu biologia była rozszerzona. Ja nie wiedziałem, co ja czytam. Ja o, jakich, o jakichś kamieniach w nerkach było, ja nie wiedziałem, co to jest. Jakichś kamienicach zacząłem pieprzyć. <noise> Mama do mnie, jakie kamienice, O czym ty gadasz? Dwójkę mi wpisyła i git, no, zaliczyłem jakąś, ale ciężko Ale wynerwiona była fest Wejdź na insta, na na... nie boję się teraz no jak tak piszesz nauka. Także naprawdę nie bierzcie sobie za dużo do głowy Tak jak wspominałam ja wychodzę no z założenia, że psychika jest jednak ważniejsza e, Co ty niż, niż po prostu e, lata tej nauki Chodzi mi. Nie sobie... wiem Dzięki łodziutki za 10 lat. Powodzenia w takim razie. Ja nigdy, ja zawsze miałem wypieprzone na szkołę i nigdy nie miałem jakichś problemów. Że oni gadają, że psychę tracą dla nauki, miałeś tak? Bo ja chyba miałem tak wypieprzone, że ja tego nigdy nie doświadczyłem. Nie mogę tego przez to zrozumieć. Ale możliwe, że ludzie tak mają, co się zajeżdżają. Ciężko mi powiedzieć, serio. Ona ma 17 lat? Jak! To, że jeśli wyjdzie Co ty gadasz? matyku Bylem stwierdziłem, że pierdolę to w październiku. Dopiero mam 18, a zarabiam więcej niż kurwa od matny po tylu latach szkoły. Z... Dzięki, Bowek. No to jest, ale nie, no już. Ale to też jest trochę smutne, że oni mają takie grosze. Wiadomo, no jeżeli była szmatą dla ciebie i ogólnie była taka przypieprzona nauczycielka, to ją pieprzyć, wiadomo. Ale jest dużo nauczycieli, którzy. Wiesz, powinni więcej zarabiać. No to są grosze w tych szkołach, to jest chore. Mam I to jeszcze to, ile lat ja trzeba ja się widzę. uczyć, żeby tam teraz jest w ogóle teraz uczyć w takiej to szkole? Zyna... mi, przestań to wysyłać. Nie, dobra, mogę to pokazać, bo jest woda w tle. Ta ona jest, widzowie, ona ma 14 lat, wiesz o tym. Wiesz, że jesteś katmenem, Ale czekaj, bo trzeba uważać na te zdjęcia troszkę. Nieważne, nieważne. A tutaj rzeczywiście. O, ja pierdziele ty. Ty, co się dowiedziałeś z Back to School? Szybko mów, że warto mieć łagbuka za 25k. Co jeszcze? Po co to oglądasz? Zamierzasz w końcu zrobić wykształcenie podstawowe? A może? 11 minut Cześć, można zobaczyć. To, fikinki, to nie jest Hejka <coughs> Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Co to w dupę Hejka Tulenka z Wisha? Ty ostatnio z demonzem mi się TikTok wyświetlił Jak coś tam gada, ale nie ma znaczenia, bo napisał ktoś w komentarz taki Ej, czemu zawsze widzę jego twarz jak jest mowa o dzieciach. Wiesz, że jej rodzice są i czy dojadą za oglądanie? Jak ja fan. Jak zwrócą na mnie uwagę, to tylko lepiej dla mnie. Dobra, już widzę błąd w edukacji i jeżeli serio stary, zwróćcie mnie uwagę. Dziecko nie może nosić na smyczce na szyi kluczy. Nie powinno! Rada. Rada. Dlaczego? No wiesz, bo i ukradną. Tyle. No i po co się na szyi nie nosi? Już Buget. A jakby było teraz tornado w szkole? To by jej głowę urwało. Nie nosi się na szyi kluczy. O zobacz, gadka mądrzejsza. Trzy dni u szafki drzwi? A potem ze starym przyszedłeś i na złom. Co? Za free? To to prywatna szkoła jak jest. Stary tryharduje, no. Lekki tryhard. Teraz w podstawce książki są za free? Nie, 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 nie. Nie są za darmo, kiedy ty to zrozumiesz. Nie są, nie ma nic za darmo. Dojdzie do ciebie to kiedyś? Nie ma nic za darmo. Tyle. Nową no lekcję muszą wprowadzić. Powinna być chociaż jedna godzina na wychowawczy o tym, skąd pieniądze na podręczniki. Powinna być! Jak dziecko jest w stanie chodzić na siódmą w dupę rano do szkoły, to na pewno zrozumie, skąd są pieniądze na podręczniki. Bo zaraz kogoś w GTA. Jak było na rozpoczęciu, dogadaję się z nowymi kolegami? No ja ich jeszcze znam z y, obozu, nie? Także... Teraz dopiero się razem uczymy. Ale przytyli za bardzo trochę, wiesz? Jeden waży 55 kilo. Dobra, przesadziłem. Kończymy przegląd YouTube. Dobra, pokażę Ci filmy, który na pewno Ci da, zachęci do chodzenia do szkoły. Masz. To, ci po, to wszystko, co powinieneś wiedzieć o w szkole. Słuchajcie. Słuchaj. Mam Wam coś y, bardzo ważnego do powiedzenia: zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Nie mi zaufać. Trzymajcie się na pewno. O, komornik. <głosy> Nie, <głosy> to głośno mówiła. Wyczaił, że jest w mieszkaniu. Słyszę krzek! Słyszę krzeki z rzeki, słyszę krzek! Słyszę skrzeki, z rzeki, słyszę krzek! Słyszę skrzeki, z rzeki, słyszę krzek! słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzyki, słyszę skrzyki, sły